Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Bofongin Complex, zawierającego ekstrakt z czarnej huby. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj po raz kolejny się spotykamy. Będę chciał powiedzieć Państwu o takim surowcu zielarskim, który będzie potencjalnie dobrym antidotum, czy też profilaktycznym działaniem w przypadku niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem. Chodzi o czarną chubę, zwaną także błyskoporkiem podkorowym albo czyrem brzozowym. To taka roślina, taki grzyb pasożytujący na pniu brzozy, dlatego też nazwa. Jest to surowiec naturalny, który był bardzo preferowany i bardzo promowany przez pana profesora Ożarowskiego, ikonę polskiego zielarstwa. Pan profesor Ożarowski używał czarnej chuby przede wszystkim w przypadku chorób nowotworowych i za źródłami radzieckimi, które, które prawda bardzo szeroko ten produkt badały i opisywały. Ja nie będę się teraz odnosił do, do ich działania antynowotworowego. Rzeczywiście my używamy w naszym Centrum leśnictwa ojca Grzegorza Sroki preparatu, który zawiera w swoim składzie czarną chubę w profilaktyce, we wspomaganiu leczenia nie tylko nowotworów, ale także łuszczycy. Znakomicie się w tej łuszczycy zresztą sprawdza. Ale pamiętacie Państwo o tym, że czarna chuba to także surowys, który ma działanie immunostymulujące. Pobudza limfocyty NK killers, czyli tych, tych zabójców, nie tylko immunostymulujące działanie, ale także działanie antywirusowe. Już w pracach profesora Żarowskiego z lat 80 wspomina on o działaniu przeciwwirusowym odwaru z czarnej chuby. Czarna chuba znana jest czasami pod nazwą chaga. Chaga pisane przez CH. Ta nazwa chaga funkcjonuje w medycynie chińskiej. A jak Państwo doskonale wiecie, Medycyna chińska jest w tej chwili na topie, tradycyjna medycyna chińska, dlatego, że Chińczycy u siebie łączą, integrują to, co zresztą mówi WHO: integrują medycynę tradycyjną i medycynę akademicką, tą zachodnią tak zwaną medycynę. I to okazuje się w przypadku koronawirusa wychodzi najlepiej. Te efekty są wtedy najlepsze. I ona jest używana w medycynie chińskiej, więc warto o tym wspomnieć. Teraz chciałem Państwu zaprezentować tutaj na tablicy, Państwo widzicie, receptury, które udało nam się zdobyć, które chińczycy wykorzystują w czterech fazach choroby koronawirus, zapalenia płuc koronawirusowego i Będziemy to chcieli przetłumaczyć i w następnych odcinkach będzie Państwu, będziemy chcieli przedstawić. Niemniej jednak chciałem zwrócić uwagę Państwu na jedną rzecz. Otóż w tych recepturach zawsze pojawia się, pojawiają się dwa surowce, o których mówiliśmy, czyli korzeń lukrecji i korzeń tarczycy bajkalskiej. Dlatego zdecydowanie zachęcam, są to surowce dostępne, w Polsce nie ma problemu, możemy je, możemy je stosować, możemy jeć, jeść za nadzór, jakby nie daj Boże coś nam groziło. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Bofongin Complex, zawierającego ekstrakt z czarnej huby.